Ostatnio znana TikTokerka Mua Polina zatruła się grzybem, który nazywa się soplówka jeżowata. Jeżeli jesteście niewtajemniczeni i nie wiecie, o co chodzi, to zobaczmy, co nagrała. 26 marca zjadłam grzyb, który nazywa się soplówka jeżowata, który wszyscy zachwalali, jaki on jest zdrowy i wspaniały. Zjadłam go smażony, moja babcia go jadła ze mną i się nic nie stało, a ja dostałam przez ten... po skonsumowaniu od razu tego grzyba ekstremalnej derealizacji, ataków paniki. I od tamtego dnia już nie jestem takim samym człowiekiem, jakim byłam. Generalnie to lekarze załamują ręce, nie wiem w ogóle w co iść. Jest podejrzenie u mnie zapalenia układu nerwowego. Najprawdopodobniej ten grzyb jakby... On sam w sobie niby nie jest toksyczny, chociaż jest grupa na Reddicie gości, którzy też bardzo ciężko są chorzy po nim i miesiącami z tego wychodzą. Ale teoria ogólnie jest taka, że najprawdopodobniej on mógł obudzić już istniejące wirusy i patogeny obecne w moim organizmie. Tylko że nie wiem do końca co, będę się jeszcze testować, a te wszystkie badania krwi są strasznie drogie. Boję nie płakać, ale generalnie moje życie ostatnio zamieniło się w prawdziwe piekło i cierpię każdego dnia i nic nie jest tak jak było i nie wiem kiedy z tego wyjdę i to jest najgorsze. Nawet nie wiem do końca jak z tym walczyć, bo nie wiem co do końca się ze mną dzieje, czy to jakaś, nie wiem, neuroboleria, czy wirus Epstein-Barra w ostatniej fazie. Śpię, to mi się wydaje, że nie śpię, nie wiem jak to opisać. Ten kościsk, ucisk na głowie, drgawki, różne takie rzeczy. Ja się szukam lekarza, który mnie nie będzie traktował, jakby to była jakaś drwica. Ostatnio youtuberzy, tiktokerzy, influencerzy coraz bardziej zaczynają się interesować grzybami. Grzyby aktualnie przeżywają pewien renesans, bowiem niegdyś uważano, że grzyby mają tylko i wyłącznie właściwości smakowe, są pozbawione właściwości dietetycznych, a już nie mówiąc o jakichkolwiek właściwościach leczniczych. Jednak aktualnie sytuacja się nieco zmienia. Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że nie jestem finansowany przez żadne podmioty, które sprzedają suplementy czy produkty z tego grzyba, czyli właśnie z soplubki jeżowatej. Ten kanał jest finansowany tylko i wyłącznie przez dwa źródła. Pierwszym źródłem finansowania jestem ja poprzez sprzedaż mojego Atlasu Dzikich Roślin Polski, którego Wam gorąco polecam. Jeżeli chcecie się z nim zapoznać, to zajrzyjcie w link w przypiętym komentarzu. A kolejnym źródłem finansowania są moi patroni, którzy zdecydowali się wesprzeć mnie za pośrednictwem Patronite'a i YouTube'a. Dziękuję Tomaszowi, Konradowi, a także Pawłowi za wsparcie naszej twórczości przez serwis Patronite, a także Michałowi za wsparcie naszej twórczości przez serwis YouTube. Bez Was nasze treści prawdopodobnie by nie powstawały. Pamiętaj o tym, że bez tych dwóch źródeł nasz kanał by nie był realizowany, ponieważ już miałem zrezygnować kilkanaście razy. Zatem zacznijmy od pierwszej kwestii. Czy soplówka jeżowata jest grzybem jadalnym, czy jest grzybem trującym? Tak jak w przypadku muchomora czerwonego było bardzo dużo kontrowersji, czy jest to grzyb jadalny, czy trujący, a może leczniczy. Poświęciłem temu 4 czy 5 odcinków, zatem jeżeli jeszcze nie oglądałeś, to sobie obejrzyj. Natomiast soplówka jeżowata nie jest grzybem kontrowersyjnym, w żadnym stopniu nie jest grzybem kontrowersyjnym, a to wszystko dlatego, że jest powszechnie uważana za grzyb jadalny. Co więcej, polskie Ministerstwo Zdrowia dopuściło ten grzyb do obrotu handlowego, a musicie pamiętać o tym, że ta lista dopuszczonych grzybów do obrotu jest naprawdę bardzo wąska, obejmuje kilkadziesiąt znanych nam gatunków grzybów, w tym właśnie między innymi soplówkę jeżowatą. Natomiast grzybów jadalnych w Polsce jest o wiele więcej, zatem nie wszystkie grzyby jadalne są dopuszczone do obrotu. Natomiast soplówka jeżowata jest dopuszczana do obrotu, a jeżeli Ministerstwo Zdrowia dopuszcza grzyba do obrotu, to znaczy, że nie ma absolutnie żadnych raportów dotyczących toksyczności tego grzyba, a wręcz przeciwnie. Są raporty, które potwierdzają jego całkowite bezpieczeństwo oraz jadalność. Soplówka jeżowata została bardzo mocno przebadana. Ja sobie przejrzałem artykuły 2020, 2021, 2022. Moi drodzy, tam nie ma ani grama informacji na temat toksyczności tego grzyba, ani na temat jakichkolwiek skutków ubocznych. Wskazuje się, że ten grzyb po prostu jest nietoksyczny, a w dodatku ma właściwości lecznicze, o których tutaj dzisiaj się nie będę zagłębiał, bo film jest troszeczkę o czymś innym. Dlaczego zatem Paulina nagle doznała tak poważnych skutków ubocznych? Ja powiem szczerze, że bazuję tylko i wyłącznie na tym, co
nagrała i budzi we mnie to pierwsze podstawowe pytanie, bowiem powiedziała, że zjadła tego grzyba smażonego. Moje pytanie jest następujące, pierwsze i najważniejsze. Skąd pozyskała tego grzyba? Musimy pamiętać, że 99% zatruć grzybami jest wynikiem błędu ludzkiego. Albo osoby, która sobie sama zbiera i pomyliła jeden gatunek z drugim i najadła się czegoś niepożądanego, albo osoba, która sprzedaje, też się mogła po prostu pomylić i sprzedała wadliwy towar. Zatem moje pierwsze pytanie, czy Paulina nazbierała sobie tego grzyba samemu? Domniemuję, że jednak nie, ponieważ grzyb jest stosunkowo rzadki, a w dodatku jest objęty ochroną ścisłą, więc jeżeli to zrobiła, no to, że tak powiem, przyrodnicze shame on you. Domniemuję jednak, że gdzieś tego grzyba kupiła, chociaż troszeczkę zastanawiam się, skąd mogła nabyć takiego w miarę świeżego grzyba, którego mogła usmażyć. No chyba, że ten grzyb był wcześniej ususzony, potem się go moczy w wodzie, wyjmuje, panieruje i tam troszeczkę, jak się zmoczy w wodzie, to znów jest taki mięsisty i fajny, wtedy go można usmażyć. Zatem to jest pierwsze i najważniejsze pytanie. Jeżeli natomiast tego grzyba kupiła od jakiegoś źródła, nie wiem od jakiego, czy to od osoby prywatnej, czy od jakiegoś sprzedawcy, który zajmuje się uprawą soplówki jeżowatej, ponieważ musicie pamiętać, że soplówkę jeżowatą da się uprawiać nieco w zbliżony sposób jak boczniaka ostrygowatego. Dlatego nie jest to grzyb, którego tylko i wyłącznie można znaleźć w lesie, się po prostu pomylić przy zbieraniu, ale także można go właśnie pozyskać z upraw. W pierwszej kolejności uderzałbym do osoby, która sprzedaje tego grzyba, bowiem może się okazać kilka rzeczy. Po pierwsze, tak jak już wspominałem, jeżeli zbiera z jakichś miejsc, gdzie je można zbierać w jakichś tam krajach, no to mogła się po pierwsze pomylić i nazbierać innego grzyba. Po drugie, nie każda uprawa grzyba musi być w pełni bezpieczna. Nie wiem czy wiecie, ale do zatruć może dojść nawet podczas błędnego suszenia grzybów, ponieważ grzyby, które są błędnie wysuszone, błędnie przetworzone, mogą zawierać pleśni, które są dla człowieka szkodliwe. Dlatego jeżeli pani Paulinie został jakikolwiek kawałek tego grzyba, no to ja bym go po prostu oddał do laboratorium, żeby sprawdzili, czy nie ma w tym grzybie jakichś związków, które w takim wysuszonym grzybku jednak znajdować się nie powinny. Sytuacja jest o tyle interesująca, że grzyb, czyli soplówka jeżowata, jest wykorzystywana przez ludzkość przez tysiące lat, a swój początek ma w tradycyjnej medycynie chińskiej. Oczywiście tradycyjna medycyna chińska wykorzystywała wiele trujących, kontrowersyjnych rzeczy, ale akurat soplówka jest sprawdzona i przebadana, no i nikt nigdzie nie zgłaszał jakichś skutków ubocznych ani działań niepożądanych, a jako że ten grzyb jest z nami od dłuższego czasu, czyli właśnie znany jest od kilku tysięcy lat. Wszystko się zapoczątkowało w Chinach. Jak wiecie, przez wiele lat Chiny bardzo się izolowały, nie chciały wchodzić w interakcje z społecznościami takimi jak Europejczycy i gdzieś tą wiedzę akumulowali sobie i prywatnie ją przekazywali, ale ta wiedza była. Teraz jest ona po prostu już sprawdzona metodami naukowymi i grzyb ten toksyczny nie jest, zatem powinno to budzić spore zainteresowanie. Pani Paulina wskazuje także źródło, czyli grupę na Reddicie. Ja sobie wszedłem w tą grupę, jeżeli chcecie, to sobie możecie tutaj wejść w opis tego filmu i sobie tam poczytać. Oczywiście Reddit jest po angielsku, ale jest tam kilkanaście postów, głównie od kilku osób, które wymieniają swoje nieco negatywne doświadczenia właśnie z soplówką jeżowatą. Jeżeli nie jest to pomyłka, jeżeli nie jest to wina złego wysuszenia grzyba i związków w nim obecnych, które nie powinny się zawierać, to jest oczywiście też trzecia możliwość, czyli jakaś forma alergii na substancje zawarte w jeżówce. Oczywiście warto pamiętać, że wszyscy ludzie nie są tacy sami, mamy między sobą pewne różnice i niektóre osoby mają po prostu alergię na przykład na orzechy, na jakieś tam sezam czy na cokolwiek i w pewnym momencie okazuje się, że pewne osoby nie mogą danych rzeczy spożywać, a nawet jeżeli je spożywają, to mogą bardzo negatywnie na nie zareagować. Dlatego jeżeli ktoś wie, że ma jakiekolwiek, przynajmniej w najmniejszym stopniu z tym problemy, to włączając do swojej diety jakieś nowe rzeczy,
powinien pamiętać o tym, żeby spożywać je w małych ilościach, a nie atakować organizmu dużymi ilościami, bo może się to niestety, ale źle skończyć. Czwarty problem, jaki sobie mogę wyobrazić, jest efekt łączenia. Niektóre osoby na przykład pytały mi się po moich filmach z muchomorem czerwonym, gdzie ja generalnie nie zalecałem spożywania muchomora czerwonego, bo po prostu nie jest muchomor czerwony przebadany klinicznie, tylko są głównie podania ludowe oraz prywatne doświadczenia danych osób. Jeżeli chcecie się na ten temat dowiedzieć, to sobie polecam obejrzeć, czy mikrodawkowanie muchomora czerwonego pomaga. Zatem ja nie polecałem, a dostałem wiadomości w stylu: ej, czy mogę łączyć muchomora czerwonego z marihuaną, czy mogę łączyć muchomora czerwonego z amfetaminą, koksem i innymi substancjami odurzającymi. Dlatego no, tutaj warto podkreślić, że no, nie należy łączyć po prostu pewnych rzeczy i w ogóle muchomor czerwony z innymi używkami jest w ogóle bez sensu. Ale jeżeli przyjmujemy jakieś lekarstwa, jakieś leki, to powinniśmy zachować szczególną uwagę, bo połączenie ich z niektórymi rzeczami, nawet z pozoru wydającymi się za bezpieczne, czyli na przykład z taką soplówką, może okazać się dla organizmu bardzo niebezpieczne. Dlatego mam nadzieję, że Paulina zgłosiła się do lekarza, który był tak wnikliwy i postanowił to, tą kwestię po prostu przeanalizować. Oczywiście jest też piąta możliwość, o której ja tutaj nie zamierzam absolutnie wspominać. Natomiast chciałbym przedstawić wnioski. Ja chciałbym podkreślić, że soplówka jeżowata wciąż jest grzybem jadalnym, grzybem zatwierdzonym, o udokumentowanych właściwościach leczniczych, o udokumentowanym braku toksyczności, dlatego ja generalnie tego grzyba bym się nie bał. Także wydaje mi się, że jest to jednostkowy przypadek, który się po prostu zdarza, tak? Niektóre osoby mają reakcje alergiczne na jakieś substancje, na przykład na leki. Każdy lek, nawet sprzedawany w aptece, nawet paracetamol, ma swoje skutki uboczne i może się trafić, że będziesz tym jedną osobą na 100 tysięcy czy na 10 tysięcy, która dozna poważnych skutków ubocznych i jest to po prostu wpisane w ryzyko życia. Natomiast generalnie chciałbym podkreślić, że soplówka jeżowata jest grzybem bezpiecznym. Także ja oczywiście nie zniechęcam, nie zachęcam, tylko mówię to, co udało mi się dzisiaj ustalić. To by było dzisiaj na tyle. Gorąco pozdrawiam. A jak chcecie się dowiedzieć więcej o soplówce jeżowatej, to mogę nagrać i drugi materiał, ale zobaczymy, jak się Wam spodoba ten odcinek. Czołem i życzymy Paulinie gorąco powrotu do zdrowia. Źródła szczęścia życzą szczęścia. Cześć! Oczywiście nie tylko samego powrotu do zdrowia, ale także tego, żeby lekarz postawił prawidłową diagnozę i stwierdził, co było konkretną przyczyną. Mam nadzieję, że to się uda ustalić, a Paulina wróci do zdrowia. Temat na film podrzuciła nam koleżanka Jessica. Gorąco pozdrawiamy, jeżeli nas oglądasz.